Hej, hej, z tej strony Mateusz, a tu jest kolejny odcinek z gry DDS 2. Między nagraniami pograłem sobie trochę sam, nawet trochę dłużej. I zarobiłem w końcu pieniądze na motorówkę, nawet trochę więcej. Więc będziemy mogli iść dzisiaj kupić motorówkę i ruszymy trochę z fabułą. Ponieważ musi mi się odblokować jakiś pojemnik większy. Tutaj, co tu się tutaj dzieje teraz, to jest masakra. Tutaj w naszym pokoju, już tak ładnie nam tutaj wyrosło, trzeba to tylko pozbierać i wstawić do suszenia. O, tu nasionko jeszcze się udało pozyskać. Dobra. Tu jakoś się da, z tego co wiem, jednym kliknięciem przynosić rzeczy, ale kurczę. Nie wiem, Ctrl, nie, Alt, nie. A, dobra. Dwa razy kliknąć prawym przyciskiem myszy i automatycznie przeskakuje, więc pomoże to. Widziałem tu właśnie tą opcję u jednego chłopa, tylko nie wiedziałem, jak on to robi. Ale już ogarnąłem sobie sam. Jeszcze dostałem takie info w komentarzu, że trzeba iść wsadzić do suszarki. Tutaj max. Dobra. Czekajcie, zaraz wam powiem, jakie info. Dobra. Takie info, że jeśli postawię szafkę tą pracowniczą w bunkrze tutaj, to będę miał możliwość postawić sprzedawcę na tej wyspie, co mi tutaj zależało troszkę. Bo tutaj mam dwóch sprzedawców. Dla tych, co nie oglądali. Jednego mam tutaj na tej wyspie, z tej strony. A potrzebuję jeszcze tutaj, na małej wyspie. Mieć kogoś. Dobra, otwieramy stojak. Tutaj 250 wchodzi, zajebiście. Cyk, 2 godziny 40 minut suszenia, nie? Masakra. Tutaj dołożymy coś. Tu jeszcze mamy. Dobra. Nie wiem, czy wejdzie to wszystko. Max. Zostanie jeszcze. Kurczę, no dobra, no to pobiegniemy z tym. Tutaj jest, tutaj jest. A, jeszcze trzeba zasadzić. A, czy mamy... Już teraz nie pamiętam. Nawóz mamy 18 kilo. Dobra, ja się tutaj przygotowałem dość dobrze z tego, co widzę. Tego odcinka, bo ja to robiłem parę dni temu. Te przygotowania. Tak, męską sadzonkę. Tak, męską. Też nasiona będą. One tylko stakują się po 5. Kijowo trochę. Dobra, F. Męska. Max. 2 sztuki, dobra. Męska, max. 2 sztuki. Działa. To już rośnie. Max. Tutaj męska. A tu jedna wejdzie tylko. A można dorzucić żeńską? Można. Gitara. Żeńska, max. 2 sztuki. 2 sztuki. O kurde, tu źle zrobiłem. Z nasion. No i dobra. Trudno. Max. 2 sztuki. I już nawozu się pozbyliśmy. Pięknie. Czy nie pięknie? 451 gramów mamy naszej Maryśki. Więc będzie co rozdawać ludziom. No i dobra. Teraz tak. Rozwiń swój personel. Pozyskaj nowe kontakty. Tego nie wiem, jak to zrobić. Mam nadzieję, że to się zrobi po prostu w międzyczasie. Znajdź nowych dostawców sprzętu laboratoryjnego. I właśnie to jest, o czym mówię, że potrzebuję większe te beczki. I potrzebujemy lepszej łodzi i
To właśnie zrobimy. Jeszcze mieliśmy iść tutaj do chłopa. Już nie doczytałem. Tutaj. Ale tak, kupujemy łódź w tym miejscu. Przejedziemy się. Tutaj. Pójdziemy do bunkra, kupimy szafkę. A może jak starczy czasu, na koniec pojedziemy do tego Pedra. Czekajcie, ja tu jestem. Tutaj. No i dobra. Tutaj w nocy ostatnio bandyci byli. Pierwszy raz mi się tak zdarzyło. I tak, lecę tu do chłopa pierwszego po nawóz. A mamy coś? Mamy coś na rozdawanie. Proszę bardzo. Nice business, tak. Chciałbym coś kupić. Paczka tytoniu, nie? Ale z miłą chęcią przy... Co tu się stało? A, kliknąłem. Środkowy guzik. Tak. Z chęcią przytulę ocet. I nawóz. I kupujemy. Dobra, jeszcze trochę miejsca. No nie dużo. Ale jest. Ale tu zaraz wydamy na motorówkę. I będzie git. Dobra, przypominam, że chłop z motorówką pracuje tam. O tam. Nie wiem, czy było widać. Ale zaraz sobie ją przetestujemy od razu. Tylko, żeby nie zapomnieć, że trzeba ją tankować. Siemanko. Potrzebujemy tą motorówkę. A co mu w ogóle możemy sprzedać? Mały, pusty karnister. No dobra, to od razu może paliwko, co? Dwie sztuki. Dobra. Motorówka RIB. Zakupiona. Potrzebujemy lepszej łodzi, ukończone. Goodbye, goodbye. Gdzie jest ta nowa motorówka nasza? Ej. Motorówka RIB. Czarna powinna być. Tak, goodbye. Dodawaj moją motorówkę, dziadu. To nie jest ta, nie? Nie. Dobra, czekajcie, bo tu czaszka się pojawiła. Ona tutaj stoi, no chyba ich tu pogrzało. Ale dobra, wsiądziemy w autobus. Dziwne, to myślałem, że tutaj będzie stała pod sklepem. Ale ona tam faktycznie stała, jak tam biegałem tamtędy, ale myślałem, że to jest czyjaś po prostu nam na ozdobę. 57 zarobione u sprzedawcy. Na razie sprzedaż wstrzymana. No i dobra. Patroli nie ma. No właśnie, ona w tym miejscu stała właśnie. Nowy pojazd. Bardzo ładnie. Wejdź. Dobra, undock. To jest przytrzymaj spację. I płyniemy. Stan paliwa. Tyle. A jak się dolewa paliwa? Nie, to w opcjach będzie. No i dobra. Sekundkę, tu sobie mapkę odpalę. Jedziemy, kierujemy się w lewo wokół wyspy i lecimy aż tutaj. Do bunkra. Chcę sprawdzić tą szafkę. Jeśli faktycznie tak będzie, to będzie zajebiście. Nie będziemy musieli tymi klientami się tak bardzo przejmować. Czy ja dobrze płynę? No dobrze. Już tak blisko ci się wydaje to. No tak, tam jest chłop na barce.
No to płyniemy od tej strony. No i zajebiście. Szybko, ładnie. I też chyba my możemy zadokować niedaleko naszej chatki łódkę. No i dobra, parkujemy sobie tutaj przy molo. O, to jakieś chłopy już sobie stoją. Znaczy siedzą. Dobra, nie mam patentu sternika motorowodnego jeszcze. Ale myślę, że tak chyba jest spokojnie. A czemu nie mogę zadokować? No tutaj aż trzeba podjechać, no dobra. To niech tak będzie. Zerknę tylko, czy jeszcze tutaj u tej Helenki, Halinki, czy jakiej tam się coś zmieniło. Tak, biletów mamy na to, to bierzemy. To jest zawsze potrzebne. Szczególnie jak ja biorę zawsze po jednym gramie. Co jest tu? Kurde. Człowiek się nie może przyzwyczaić. To zaraz nie będę miał miejsca. Adios, amigo. Vuelve pronto. Adios, amigo. Jak to miałaś Helena? No, Helen. Dobrze. Coś kojarzyłem. Kto tu ktoś chce coś z małej wyspy, to... O. No i dobra, i posprzedajemy trochę. 40, 17, to ja umawiam ich, bo to kurde, z nich jest kupa kasy, ale zobaczcie, z archipelagu się nikt nie zgłasza, bo wszyscy są tam obsługiwani przez mieszkańców, dlatego chciałem tu ich ogarnąć. Z tego co wiem, 6 osób maksymalnie można pod opiekę wziąć. Dobra, a fetesz mamy? Chyba mamy. Dobra, wszystkich jak leci, najwyżej zabraknie nam czegoś. Gitara, a właśnie, co tu jeszcze było? Kurde, znaleźć nowych dostawców sprzętu laboratoryjnego. Myślę, że jak udamy się do Pedra, to się rozwiąże ta sytuacja. Są tak, kurna, słabo biegnie. Czy on jest przeciążony, czy coś? Jest taka opcja w ogóle tu? Jest opcja przeciążenia, faktycznie. Tylko on tak biega jakoś ślawo. No już trudno. Zanim dojadę do domu i zrzucę nad bagaż, no to trochę potrwa. To się będę musiał trochę przemęczyć. No już kolejne prawie 100 tysięcy jest. Nie no, teraz biznes kwitnie, zajebiście. No i dobra. Sergio, skąd ty dzwonisz? Z małej wyspy. No to jeszcze się zapałeś. Na 11 godzinę. Kurczę, a tutaj nie ma opcji urządzania. Jak to teraz tu ogarnąć? To co jest, to jest. Ale... Czyli tu nie można meblować. Tutaj muszę z własną szafką przyjść, ale nie, no bo wtedy kurczę, no. To jest niby nasza baza. Ale meblować nie mogę, więc nie mogę kupić żadnej szafki. Kurczę, tak to jest. Coś tu jest nie tak. Ktoś tu mnie w błąd prowadził. Tu jakiś duży karnister, fiolka, kosz palmowy. A tu nie ma szafki. Pamiętam, chyba w demku można było szafkę wytwarzać. Tam klucz był potrzebny. A tu widzę, że tu nie. Ja coś ślepy jestem. O! Jest szafka dealera.
No tak, ale mamy brak adekwatnych pracowników. Jak to teraz? Czyli mamy szafkę dealera i jedną sztukę tu. Tylko nie mamy pracowników z małej wyspy. Gdzie to szukać w takim bądź razie? Kogoś? No tego zjeba tam. Lorenzo, Srenzo. Tylko że on cały czas mi kogoś z archipelagu podsyła. Dobra. Więc tak. Plan jest taki. Się zmienił troszkę. Sprzedajemy teraz co mamy do sprzedania. Bierzemy motorówę. Płyniemy do tego Gamonia. Umawiamy się z nim na spotkanie. Zobaczymy, czy ma do zaoferowania kogoś tutaj z mojej wyspy, bo ja nie wiem, jak tu teraz zrobić to. No chyba, że po prostu później się pojawi. Bo skoro nie mamy adekwatnych pracowników, czyli nie znamy nikogo takiego. A kurde, w pierwszej części to się ludzie zgłaszali, tutaj z ulicy się brało. Tych ludzi się przypisywało. Nie? Nie, ty nie jesteś naszym klientem. Tu jest nasz klient. I dwójeczkę dla pana. Buenos dias, amigo. Buenos dias. Si, si. Genial, amigo. See you later. Dobra, piętro wyżej. Tu już wszyscy chyba, tak jest. Jeszcze bym zrobił biurko, kurde, zapomniałem, jakiegoś tego gościa, co zajmuje się tymi właśnie naszymi sprzedawcami i on by tutaj nam ogarniał kasę, nie trzeba byłoby biegać chyba do nich wszystkich, z tego co kojarzę, coś takiego powinno być, albo się mylę. Dobra. Goodies. Tak jest. Szkoda, że nie można z nimi pogadać, kurde. Żeby nie chciał tu pracować. Dawać mi go tu. Jest budka telefoniczna. Dzwoń do tego Gamonia z archipelagu. Dobra, to niech czeka. Ja tu ogarnę tych wszystkich kości. Oh, fuck, you scared me. Trójeczka. This is gonna be good. Very good nawet. Dobra, trójka jest na plaży. Dobra, i wszyscy czekają. Ten już czas odlicza. Tu jestem. Jeszcze tyłem. Obróć się, chłopie. Jak robimy interesy. Siemanko. Tu masz jedynkę ode mnie. I tu następną jedynkę. I będziesz pan zadowolony. A tu piąteczka. My i tak musimy pojechać do Lombardu, wpłacić kasę. Bo z tego się opłaca rachunki. I my musimy w końcu te śmieci wyrzucić. Bo nie wiem, czy coś za to jest. Dobra, ogarnięci. Idziemy do motorówki. Trochę trzeba przelecieć naokoło, ale trudno. To lamy, a było słychać krowę, słyszałem. Jak byk. No, jak byk słyszałem krowę. O kurde. Uda się?
też tę drogę zawsze wymyślę, kurde mole. Myś trochę o właśnie staminki odbi. I płyniemy. Dobra. I tu trzeba tak. Okrążamy i to tego chłopadzie. Kupowaliśmy motorówkę, możemy sobie przycumować. No i fajnie, że nie musimy tyle biegać teraz. Chociaż jak dla mnie autobus i tak jest lepszym środkiem transportu. No ale trzeba będzie też pomyśleć później o samochodzie. Dobra, bo z tej perspektywy, dobra, już tak orientuję się teraz. Gdzieś tam mieszkamy, tam, o tam. Tu jest most, czy wiadukt. Ja nie wiem, czy będę podpływał akurat łódką tam pod dom, żeby tu czasu nie tracić niepotrzebny, nie? Bliżej będzie na pieszo. Dobra. A można cię zatankować od razu? Add fuel. I co, tu już jest max? Bo tu mamy... Nie wiem, jak to czytać. Tu 11 litrów. Mniejsza z tym. Dobra, lecimy. A, chciałem zostawić w bagażniku motorówki to, co mamy. O, ale przy okazji tu odwiedzimy tu babkę. I odbierzemy 44 tysiące. Dobra. Kotki miauczą. Tutaj. Znalazłeś coś interesującego, ale co? Jest, tu siedzi, czeka. No potrzebuję ludzi do pracy. A czemu minus 15 punktów? Spadamy stąd. Nie wiem, coś ja tu chyba źle robię, nie? Już nie ma join meeting. O. No mamy coś. Nikt więcej? Nikt. Dobra, ja tylko spojrzę. Dobra, kopsniemy się autobusem tutaj. Motorówka niech stoi. Dzisiaj miałem aż dwa przejazdy autobusem. No czyli w przyszłym odcinku udamy się do Pedra. Muszę zobaczyć w tym samym łuczku, o co chodzi, że tam ta reputacja nam spada. Bo on tam na początku nam tłumaczył, tylko że już kurde nie pamiętam, o co chodzi. No i tam będziemy mogli dokować łódkę.
Więc już następnego dnia będę mógł się dopiero z nim spotkać. Jak tam? Dorzucimy. Co nieco, bo chcę się pozbyć tego. Jeszcze 76 do pozbycia się. Dobra, tutaj stan jest dobry. No kurde, jeszcze 3, ale dobra, to w tamtej suszarce. Cyk, dorzuć tutaj 3 sztuki, tu mamy 600. No ale nic. Sprzedawcy jeszcze mają. Biurko szefa. No i właśnie, i potrzebujemy tutaj. Kogoś. Nie da się jakoś tutaj tego zmienić, czy co? Tu też nie widzę. Dobra, a jak biurko szefa? Znaczy biurko szefa. Biurko szefa mamy. Jest biurko technika laboratoryjnego. Jest tu. A, to jeszcze nie mam takiego gościa, co będzie pilnował tutaj. Miejsce pracy technika laboratoryjnego. Tu chemika. A co on nam da w ogóle? Tu jest napisane miejsce pracy. Widoczność plus 3. Muszę pomyśleć. Ale postawimy chyba. Mamy trochę kasy. Trudno. Dobra, to mamy, to mamy, to mamy. Tu jeszcze zapomniałem. A tu mamy ten stół chemika. No to tamtego chłopa trzeba jeszcze postawić przecież. Kurde, mam stół chemika. Dobra, wody. Mamy. Kwas. Mamy. I to 90. Idzie. Jeszcze mamy, o, powiększyli nam asortyment w sklepie. Bardzo dobrze. Ja tylko tutaj jeszcze tylko dorobię solę. Cyk, niech one się robią. Okej. Tutaj max. I też musimy dokupić te szybkowary elektryczne. Ale to wszystko w następnym odcinku. A tutaj jeszcze postawimy na sam koniec stół technika laboratoryjnego. O, krzesełko nawet ma. Własne. Aha, dobra. Nie postawimy, bo trzeba do lombardów płacić. Dobrze, to ja w takim razie dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeśli się podobało, to zostawcie łapka, słupka, komentarza. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!